Kolejny raz z bokandy spadła sprawa, która czeka nie tylko na rozstrzygnięcie, ale śmiało można stwierdzić, że przede wszystkim na rozpoczęcie w suwalskim sądzie rejonowym. Czeka od października ubiegłego roku. Chodzi o wyłudzenie przez suwalskiego przedsiębiorcę dofinansowania unijnego przekraczającego wartość pół miliona złotych. Najpierw umożliwiono przedsiębiorcy negocjacje z Urzędem Marszałkowskim. Miały one doprowadzić do zwrotu pieniędzy, ale nie. Nie doprowadziły. Potem na wniosek oskarżonego, uzasadniony sprawami osobistymi, przesunięto rozpoczęcie procesu. Sędzia po raz kolejny przełożył termin, ponieważ rozchorował się jeden z oskarżycieli. I znowu do zaplanowanego na 20 listopada rozpoczęcia procesu nie doszło z powodu nieobecności obrońcy. Nieobecność ta została usprawiedliwiona. Urlopem wypoczynkowym. Następny termin rozprawy ustalono na 4 grudnia, jednak nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy proces w wyznaczonym dniu faktycznie się rozpocznie.